Galerii Sztuki Nowoczesnej Sopockiego Domu Aukcyjnego rozpoczęła się wystawa prac Józefa Szajny, jednego z najwybitniejszych artystów teatru i świata sztuki. Ekspozycja jest połączona ze sprzedażą dzieł. Jest to malarstwo materii, właściwie nie przedstawia niczego, także trudno mówić o motywie. To jest malarstwo abstrakcyjne. Taki trend również wtedy był bardzo popularny i Józef Szajna był jednym z prekursorów takiego myślenia o malarstwie. Józef Szajna należał do cudem ocalałych z obozu zagłady w Auschwitz, gdzie trafił do celi śmierci. To ekstremalne doświadczenie zważyło na jego twórczości i jest kluczowe dla zrozumienia dzieł malarskich, jak i teatralnych. Jednym z ciekawszych cykli jest właśnie cykl Mrowiska. Raz sprowadzony do numeru, już zawsze będzie się tak czuł właśnie jako nie jednostka, tylko gdzieś tam zatopiony w takiej masie i myślę, że to na tych pracach Mrowisko właśnie bardzo też widać. Józef Szajna reprezentował Polskę dwukrotnie na Biennale w Wenecji oraz São Paulo, gdzie w 1970 roku został wymieniony wśród 5 pierwszych artystów. Jego prace wiszą we wszystkich polskich muzeach narodowych, a także licznych muzeach i galeriach zagranicznych. Można je również znaleźć w zbiorach prywatnych, m.in. czeskiego prezydenta Wacława Havla czy Piotra Dmochowskiego. Sopocki Dom Aukcyjny zaprasza również na aukcję prac na papierze, która odbędzie się 23 stycznia w galerii w Gdańsku. Wśród wystawionych utworów znalazły się m.in. dzieła Nikifora Krynickiego, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego czy Zofii Stryjeńskiej. Polecamy również zobaczyć Marek Radkę w Sopockim Domu Aukcyjnym oraz Tadeusz Pruszkowski na aukcji w Sopockim Domu Aukcyjnym. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.